Kochani, będziemy czytali fragment Słowa Bożego, które jest zapisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, od 44 do 50 wersetu. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi tak. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Kochani, kilka słów, które tu są zawarte, pokazują, jakie jest połączenie pomiędzy Ojcem a Synem i pomiędzy nami a Synem, czyli Jezusem Chrystusem, i jak w ten sposób funkcjonujemy jako dzieci Boże, jako słudzy Boży, będąc w połączeniu z samym Bogiem. Wszystko, cokolwiek Jezus czynił tutaj na ziemi, czynił dokładnie tak, jakby to sam Bóg Ojciec czynił to. Dokładnie tak, jak Bóg Ojciec by chciał, żeby to było uczynione, Jezus Chrystus to wykonywał i to działo się, i to stawało się. Jezus wykonywał polecenia Ojca i wiara, która została w nas zaszczepiona, jest pochodzenia niebiańskiego i to sam Bóg zaszczepił w naszych sercach wiarę. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy wierzyli w sprawy Boże, wierzyli w to wszystko, co Bóg powiedział, to wszystko, co Słowo Boże mówi, jeśli Bóg najpierw nie wleje wiary w serce człowieka. Bo jeśli my chcielibyśmy przyjmować to, co w Słowie Bożym jest powiedziane, to bardzo często ludzie na tym świecie tłumaczą wyraźnie, i psychologowie, i jacyś teolodzy, i filozofowie tłumaczą, że pewne rzeczy, które w Biblii są powiedziane, są tak sformułowane, chyba tylko symbolicznie, bo tak się nie mogło stać, to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy. A więc prawda jest taka, że albo wierzymy temu światu, albo przyjmujemy naukę tego świata, albo przyjmujemy wiarę. A wiara to jest nadzwyczajnego pochodzenia niebiańskiego, dar od Boga. Bez daru od Boga nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to wszystko. A więc niektórzy ludzie, naukowcy w tym świecie mówią, a więc wierzycie w brednie. Powiem tak, my możemy nazywać to bredniami, jeśli jesteśmy rozumu ludzkiego, światowego. Ale jeśli wiemy, że Bóg mówi prawdę i tylko prawdę i każde Jego Słowo jest prawdą, to wiemy też, że wszystko, co Słowo Boże mówi, jest absolutną prawdą, jest niepodważalne. Słowo Boże w całości jest prawdą i my jesteśmy tutaj zgromadzeni dlatego, żeby wyznawać, że nasza wiara prowadzi nas do pełnego zaufania Pismu Świętemu. Absolutnie pełne zaufanie. Bez swego Ojca Jezus na tej ziemi nie czynił absolutnie nic. Nic nie czynił bez swojego Ojca. Tak jak też jest napisane od nas, o nas. Słowo Boże mówi tak, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Z jednej strony to słowo pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, ale z drugiej strony chcę, abyśmy to zaakceptowali, że tak jak Jezus Chrystus powiedział, że bez Ojca swojego nic nie czyni, czy mógł bez Ojca coś uczynić? Oczywiście mógł. My z jednej strony nie możemy, bo nie jesteśmy w stanie, a z drugiej strony chcę, żebyśmy zrozumieli, że my właśnie mamy czynić dokładnie tak, jak
Bóg mówi, jak Bóg nam podaje, jak Bóg nam umożliwia. A więc działamy przez wiarę w Boga. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale przeczytam fragmenty 19, 21 i 30 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić. Tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Widzimy, jak to jest dokładnie wytłumaczone. 21 z kolei mówi, ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. A więc zaczyna się od tego, że Bóg pokazuje, co czyni, syn widzi, co ojciec czyni i wtedy dokładnie to samo czyni. A 30 werset mówi, nie mogę sam z siebie nic uczynić. Sam z siebie nic nie mogę uczynić. To nie znaczy, że nie mam takiej możliwości, ale ponieważ jestem w takiej jedności z moim ojcem, że ja nie jestem w stanie nic uczynić, jeśli nie widzę, że mój ojciec tego nie czyni. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Wiecie, gdybyśmy ten cały fragment przeczytali w domu uważnie z tego 5 rozdziału, to zobaczymy, że tam jest pokazane, że jak ojciec wzbudza zmartwych, to i ja wzbudzam zmartwych. Jak ojciec coś czyni, to i ja coś czynię. Prawda? I to jest ten przykład, który nam Jezus Chrystus zostawił, abyśmy się nauczyli właśnie tak funkcjonować na ziemi. My na ziemi mamy tak funkcjonować, że jak widzimy, że Bóg coś robi, to i my mamy to robić. Ale jak widzimy, że Bóg czegoś nie robi, to my mamy również tego nie robić. A więc obserwujmy, co czyni Bóg i w jaki sposób to się wszystko odbywa. W Mateusza w 10 rozdziale 40 do 42 mówi tak. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Widzimy, Słowo Boże nam pokazuje, że my mamy funkcjonować na tej ziemi w taki sposób, żebyśmy dla ludzi byli przykładem tego, co Bóg chce robić na ziemi. Abyśmy my stali się przykładem tego, jak mówić, jak się zachowywać, jak śpiewać, jak wielbić. Po prostu mamy stać się przykładem. A ludzie, którzy nas obserwują, Bóg ze swej strony mówi, nie pozwolę, by z was drwili, by z was kpili. Co to oznacza? No to oznacza, że nigdy nie będą się z nas śmiać, ależ będą i drwić będą i kpić będą, wszystko. Ale Słowo Boże mówi, jeśli chcą mieć moją nagrodę, Bóg mówi, jeśli chcą wejść do mojego królestwa, to jeśli przyjmą Jezusa Chrystusa, to przyjmują samego Boga Ojca. Jeśli ciebie przyjmą i twoje słowo będą słuchać, to otrzymają zapłatę odpowiednią do tego, w jaki sposób kogo przyjmujemy. Jeśli proroka przyjmujesz jako proroka, nie lekceważysz proroka, nie lekceważysz słowa proroczego, to otrzymasz zapłatę proroka. Taka zapłata, jak przysługuje prorokowi, taką ty otrzymasz. Jeśli kogoś przyjmujesz za sprawiedliwego, a więc przyjmujesz Jego słowa jako sprawiedliwe, jako właściwe, to otrzymasz zapłatę sprawiedliwego. A jeśli przyjmują ciebie jako ucznia Jezusa Chrystusa, po prostu ucznia Jezusa Chrystusa, i w imię tego, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, podadzą ci kubek zimnej wody. Ja to sobie nawet tak pomyślałem, zimą, mróz, a dają ci kubek zimnej wody. No to chyba trochę inaczej, prawda? To jest raczej pokazane o tym, że dają ci coś, co jest w danym momencie ci naprawdę potrzebne. Jeśli jesteś na pustyni, kubek zimnej wody ci się przyda, naprawdę przyda. Jeśli jesteś w zimie i w mrozie, to ci dadzą gorącą herbatę. Ale przyjmują ciebie jako ucznia Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, jeśli Jezus nas powołuje do służby, jeśli zaczyna nas używać jako swoje dzieci, to też
ustawia wszystko w tym świecie w należytym porządku. I Bóg chce, ażeby to, że ciebie nie doceniają, było na równi traktowane z tym, że Boga nie doceniają. Kiedy wystąpili ludzie przeciwko Mojżeszowi, a wystąpiła jego siostra i jego brat, Miriam i Aaron wystąpili przeciwko niemu, to zobaczmy, co Bóg powiedział. Powiedział, no atakujcie sobie tam Mojżesza, jak sobie tam chcecie, ale no ostrzegam, żebyście mnie nie atakowali. Czy tak Bóg zareagował? Absolutnie nie. Bóg zawołał ich i powiedział do nich tak. Mojżesz to jest mój sługa. Mówię do niego z ust do ust. Rozmawiam z nim osobiście. A wy jakie macie prawo występować przeciwko mojemu słudze? Przeciwko mnie wystąpiliście. Widzimy? I to wszystko odbywa się dlatego, że Jezus Chrystus, jak przyszedł, zaczął to wszystko tłumaczyć, żebyśmy to dobrze rozumieli. Oni może sobie nie rozumieli, ale my w obecnych czasach mamy możliwość dokładnie to zgłębić i zobaczyć, na czym to wszystko polega. Nasza służba, nasza praca, nasze uwielbienie na tym miejscu jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Chodzi o to, że nieraz mieliśmy tutaj wizję, że aniołowie dołączali się do tego czasu, kiedy myśmy śpiewali w tym momencie, prawda? Słyszeliśmy chóry anielskie, słyszeliśmy jak na trąbach nawet trąbili w czasie uwielbiania Pana. Dlaczego? Dlatego, że to uwielbianie, jeśli uwielbiamy z całego serca, jest traktowane na równi z uwielbieniem aniołów. I chcę, żebyśmy to dobrze wiedzieli, że jeśli ktoś będzie sobie kpił z tego uwielbienia, to będzie kpił z samego Boga. My musimy to wiedzieć. Jeśli stajesz na kolana, jeśli modlisz się i wołasz, to nieraz my tak sobie to traktujemy, te modlitwy, jako no pomodliłem się, no postałem trochę na kolanach, trochę się pomodliłem, trochę przysypiałem, a trochę tam różnie było, ale no pomodliłem się. Kochani, Bóg chce, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jak stajemy na kolana i się modlimy i wołamy do Boga, to tak, jakby Chrystus stał na kolanach i modlił się do swojego Ojca. Tak, jak to było traktowane wtedy przez Boga Ojca, jak Jego Syn Jezus Chrystus się modlił, to jest dokładnie Twoja modlitwa tak samo traktowana. A więc ty traktuj poważnie i ciebie Bóg potraktuje poważnie. Jak Jezusa Chrystusa wysłuchał, to tak i ciebie wysłucha. Jezus Chrystus nawet to tłumaczył, w Ewangelii Jana jest to opisane, że czy macie w imię moje przychodzić przed Ojca? Nie. Jezus Chrystus mówi, przychodźcie osobiście, bo tak jak mnie Ojciec miłuje, tak i was miłuje. A więc przychodźcie do Niego bezpośrednio, wołajcie. Dotąd o nic nie prosiliście. Proście, a stanie się wam. A dam wam to, o co prosicie. Dlatego właśnie musimy zobaczyć, że ta społeczność z Bogiem jest czymś naprawdę szczególnym. I ten fragment, który na początku przeczytaliśmy, pokazuje nam takie sedno tej jedności z Bogiem. W 45 wersecie, kto widzi mnie, widzi tego, który mnie posłał. Wiecie, to jest takie szczególne, że ludzie od wieków zawsze w zasadzie pragnęli widzieć Boga. Bardzo żywe było oczekiwanie widzenia Boga. Ludzie religijni, ludzie wierzący chcieli widzieć Boga. Boga chciał widzieć Mojżesz. Boga chciało widzieć chcieli widzieć starsi Izraela. I Mojżesz zobaczył Boga i 70 starszych Izraela Boga zobaczyło. Jest to opisane w 2 Mojżeszowej 24:9-10. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Widzimy? Zobaczyli Boga. Tam dalej, jakbyśmy przeczytali, to zobaczymy, że
Bogu się tak upodobało, żeby nie ukarać ich za to, że widzieli Boga i że nadal żyli, przy życiu zostali i mogli jeść i pić. Ale chcę, abyśmy zwrócili uwagę na to, że ludzie zawsze pragną widzieć Boga. W Nowym Testamencie widzenie Boga było jakby dużo łatwiejsze i łatwiejsze do zrealizowania w osobie Jezusa Chrystusa. I wszyscy, którzy mieli możliwość zobaczyć Jezusa, widzieli Boga Ojca. O tym mówi Słowo Boże. Jana 14 rozdział 8-11. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Widzimy? Oni jakby zdziwieni byli tym, że Jezus Chrystus mówi, no jak to, mnie nie widzisz? No jak widziałeś mnie, to widziałeś Ojca. No chyba nie taki to był widok, ten, który widziało 70 ze starszych Izraela. I łącznie z Mojżesza, Aaronem, Nadabem i Abichu, prawda? I oni dlatego byli zaskoczeni, jak to, pokaż nam Ojca i ja na Jezusa mam patrzeć? A cóż takiego dziwnego, gdybym wam powiedział, patrzcie na mnie, jestem podobny do Boga. Myślicie, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym? I stworzył Bóg człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje. Każdy z nas jest podobny do Boga. Mniej więcej tak wygląda Bóg. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale pozbawieni chwały, jeśli nie jesteśmy pełni wiary, ufności, jeśli nie jesteśmy pełni Ducha Świętego, to ten obraz jest bardzo skromny. Ale jeśli chcielibyśmy wiedzieć, jak Bóg wygląda, to Słowo Boże nam opisuje. Ma głowę, ma ręce, ma ramiona, ma nogi. Są opisy w Słowie Bożym. I dodaj do tego chwałę Bożą, dodaj do tego świętość, sprawiedliwość, miłość, doskonałość i masz pełny obraz. Dodaj do mnie wszystko to, czego mi brakuje i masz już obraz Boga. Tak samo i do ciebie. Dlatego właśnie Jezus Chrystus tak bardzo zwraca uwagę na to, żeby ludzie stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Dlatego właśnie jesteśmy uczeni, bo z zewnątrz jesteśmy z wyglądu podobni do Boga, ale trzeba całej tej świętości, tego wszystkiego, co pochodzi od Boga bezpośrednio z Jego daru. Dlatego właśnie nas Bóg uczy, dlatego nas kształci, dlatego nas kształtuje, abyśmy coraz bardziej wrastali w Jego podobieństwo. Abyśmy się stawali coraz bardziej podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Czyż nie tak mówi Słowo Boże? Dlatego właśnie Słowo Boże mówi, kto widzi mnie, widzi Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, że mamy stawać się coraz bardziej podobni. Stworzył nas na obraz, a w podobieństwo Jego mamy wzrastać. Mamy wrastać w podobieństwo Jego. Mamy zmieniać się na każdy dzień. Nie na gorsze, ale na lepsze. Na podobieństwo Jezusowi Chrystusowi. W dzisiejszych czasach nadal jest możliwe widzenie Boga. Nadal jest możliwe. Poprzez działanie w nas Ducha Świętego. Ale realizowane jest to bardziej w duchu niż w ciele. Bardziej w duchu, bardziej nie widzi nas wzrok fizyczny, jak wygląda Bóg, ale bardziej duchowy wzrok. Jak mamy społeczność z Duchem Świętym, to tam też mamy społeczność z Bogiem Ojcem. Wierzysz w to? A więc społeczność z Duchem Świętym daje nam wyraźny obraz Boga. Zaczynamy to widzieć, nie przez zamglone szkło, ale zaczynamy widzieć wyraźnie.
Dlatego zacznijmy chodzić w Duchu Świętym. Wiecie, jak ludzie nieraz głosili w przeszłych wiekach Słowo Boże w potężnej mocy i w potężnej sile, to zstępowała chwała Pańska, która będzie zstępowała też na ziemię i będziemy świadkami tej obecności Bożej, ale jak zstępowała chwała Boża, to wiecie, co się działo? Zaczynali widzieć świętość Bożą. Zaczynali padać na podłogę, czy tam na ziemię, zależy gdzie było spotkanie. Zaczęli padać pod świętością Bożą, ustać nie mogli na nogach. Ale wiecie, również było tak, że kiedy byli zgromadzeni w jakimś dużym pomieszczeniu, w jakimś holu dużym i zaczynała zstępować chwała Boża, to grzeszność wyłaziła z tych ludzi. Oni zaczynali się czuć tak grzeszni, tak brudni, tak nieczyści w swoim życiu, że czuli, że się ześlizgują prosto do piekła. Wiecie, co robili wtedy? Jak były tam jakieś filary, jakieś kolumny, łapali się tych filarów, kolumn, bo czuli, że się ześlizgują prosto do piekła. Łapali się fizycznie. Można było powiedzieć to, co z ich rozumami się działo. No mieli świadomość obecności Boga. Mieli świadomość obecności Boga. Dlatego właśnie my mamy się stawać coraz bardziej podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Abyśmy, kiedy On wstępuje ze swoją chwałą, radowali się, cieszyli się. Przyszedł nasz Pan. Przyszedł nasz Bóg. Przyszedł nasz Wszechmogący Odkupiciel. Dlatego właśnie jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu. A wszędzie tam, gdzie jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu, to, co On powiedział, to ja jestem pośród nich. Jeśli jesteście zgromadzeni w moim imieniu, to ja jestem pośród was. Wiecie, co to oznacza, że Bóg jest pośród nas? To oznacza, że wszelkie cuda są możliwe, wszelkie uzdrowienie jest możliwe, wszelkie zbawienie jest możliwe, wszelkie umycie i oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa jest możliwe, bo Bóg jest wśród nas. To nie człowiek, który wykona jakieś czynności religijne. To jest sam Bóg, dlatego zgromadzamy się na tym miejscu w Jego imieniu, aby On przyszedł. Dlatego będziemy Go tak wielbić, tak śpiewać na Jego chwałę, żeby On miał w tym uwielbienie, żeby przyszedł, żeby był wśród nas. Dlatego też nieraz aniołowie się objawiali na tym miejscu. Dlatego przechadzali się między nami. Dlatego też Duch Święty przechadza się między nami. Właśnie dlatego, że przybliżamy się do Niego. Przybliżamy się do Niego. Kto słucha słów moich, słyszy Słowo Boże? Kto słucha słów moich, a nie przestrzega ich. Słucha, nie przestrzega. Ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie. Słuchajmy uważnie, bo może umknąć uwadze naszej to, co to słowo zawiera. Jeśli słuchasz Słowa Bożego i nie czynisz tego, to już masz nad sobą sędziego. Nie to, że masz do wyboru, masz taką możliwość. No ja mam wolną wolę, więc mogę sobie słuchać, mogę nie słuchać, mogę słuchać i nie wykonywać, mogę słuchać i wykonywać. Różne są możliwości, różny stopień prawdopodobieństwa jest, mogę sobie tam to wszystko albo tak traktować. Nie masz takiego wyboru. Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli słuchasz i nie wykonujesz, to jest sąd nad tobą. I to nie Jezus Chrystus cię sądzi, bo Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, bo Jezus Chrystus nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Ale słowo, które słyszysz i go nie wykonujesz, jest twoim sędzią. Dlatego też Słowo Boże mówi, komu wiele powierzono, od tego będzie się wiele wymagać. A więc czasem lepiej jest nawet nie posłyszeć. Ale jeśli już posłyszałeś i nie chcesz tego wykonać, to masz sędziego nad sobą. W dniu ostatecznym słowa, które
Chrystus wypowiedział w Ewangeliach, będą sądzić tych, którzy nie przyjęli ich i nie zachowali. Słowa Jezusa Chrystusa nigdy nie przeminą. To nie jest tak, że oj, kiedyś zapomnę. Nie, nigdy nie zapomnisz. To, co posłyszałeś, nigdy nie zapomnisz. Człowiek myśli sobie, że tak jak normalnie w życiu to jest, że nieraz słyszy różne rzeczy i zapomina, później przypomnieć sobie nie może, że tak samo jest ze Słowem Bożym. Nigdy w życiu. Kochani, Pismo Święte mówi, że jeśli raz posłyszałeś Słowo, raz, to już nigdy to z twojej pamięci nie zostanie usunięte. Głupoty tego świata mogą być usunięte, ale Słowo Boże nigdy. Przyjdzie Duch Święty i ci przypomni. A wtedy na świeżo będziesz to mieć. Przed swoimi oczami. Przed swoim słuchem. Przed swoim rozumem. Przed twoim umysłem. Przed twoją świadomością. Przed twoją możliwością poznania. Wszystko to będzie stawać jak żywe w danym momencie. Tak jak niektórzy ludzie mówili, że przechodzą na tamten świat, jak byli ciężko chorzy. Całe życie ich w okamgnieniu stanęło im przed oczami. Jak? Skąd? Taką doskonałą pamięć mieli? Nie. Tak to Bóg wszystko zorganizował. Będziesz pamiętać wszystko. Dosłownie w każdym szczególe. Każde najdrobniejsze słowo, które wypowiesz, Bóg ci przypomni. Chrystus ostrzega swoich uczniów w różnych miejscach, mówiąc o powadze słuchania Słowa Bożego i wykonywania Jego wiecznych zapowiedzi. W Mateusza w 7 rozdziale od 24 do 27 jest powiedziane tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Niektórzy ludzie myślą sobie, no Słowo Boże słyszę, różne rzeczy odnośnie tego, co Chrystus na ziemi czynił, i czyni przez Ducha Świętego nadal, no zdaje sobie sprawę z tego, ale po prostu no różne są sytuacje życiowe, więc różnie można to potraktować, różnie to można zrozumieć, ale nawet jeśli ja nie robię tego dokładnie, co Słowo Boże mówi, to przecież nic takiego, zawsze mogę to naprawić. Czy zawsze? Myślę, że nie zawsze. Bóg daje czas. Czas do namysłu, czas do decyzji, czas do wykonania, na wszystko jest czas. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, że na wszystko jest czas. Salomon powiedział, jest czas rodzenia, jest czas umierania. Jest czas siania, czas wzrostu i czas zżynania. Prawda? Na wszystko jest czas. Rolnik nie idzie na pole, najpierw ma żniwa, a później sieje. Tak, jeśli poprzednio zasiał, skosił, to następne później też zasieje. Ale jeśli nie zasiał nic na polu, to też nie będzie miał co zżynać. I nie idzie najpierw robi żniwa, a później sieje. Najpierw sieje, a później dopiero żnie. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że wszystko ma swoją kolejność. I my mamy wszystko czynić tak, jak Słowo Boże mówi. I dlatego słowa, które czytamy, to jest z jednej strony i obietnica, a z drugiej ostrzeżenie. Bo Bóg daje nam potężne obietnice. Zbierzesz wspaniałe rzeczy, będziesz błogosławiony. Ja w tym i w tamtym ci błogosławię. Ale też ostrzega. Jeśli nie zrobisz tego, no to wtedy zobaczysz, jaka jest moja decyzja. Dlatego niektórzy ludzie uważają, że są przez Boga osaczeni. Bo po prostu muszą robić to, co Bóg im każe. Nie, to jest twoja dobrowolna współpraca. Albo współpracujesz z Bogiem, albo współpracujesz z diabłem. Innego wyboru nie ma.
Nie ma innego wyboru. Jeśli nie współpracujesz z Bogiem, no to współpracujesz z diabłem. Innej możliwości nie ma. Takie jest życie, taki jest ten cały świat. Ten, kto słyszy słowa Chrystusa z Ewangelii i działa zgodnie z nimi, będzie miał mocny fundament w swoim życiu. A który umożliwi nam skuteczną walkę z takimi nieuchronnymi burzami, które przychodzą na nasze życie, a pojawiają się w życiu każdego z nas. Ci, którzy nie słuchają i nie działają zgodnie ze słowami Chrystusa, przeżyją upadek i ruinę. Taka jest prawda. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jeśli nawet na tej ziemi nie przeżyją ruiny i upadku, to przeżyją ją po odejściu z tej ziemi. Ale już wieczną ruinę, z której nie ma możliwości podnieść się. Dlatego nie patrz na ludzi, którzy są wokół ciebie, ale patrz na Boga. Nie patrz na tych, którzy nie służą Bogu i nie bierz z nich przykładu, ale patrz na tych, którzy służą Bogu i bierz z nich przykład. Taka jest Boża prawda i taka jest Boża zachęta. Dlatego dalej czytaliśmy, jest powiedziane, kto mną gardzi, ma swego sędziego. Gardzenie Jezusem Chrystusem, możemy powiedzieć, o nie, ja nie gardzę Chrystusem. Jezus Chrystus nie sądzi, ale też oczekuje od nas czci i chwały. Taka jest prawda. Mamy strach przed Bogiem, bo zaczynamy rozważać nie od początku działania Jezusa Chrystusa, ale gdzieś tak od środka, czyli od sądu zaczynamy. I wtedy oskarżamy siebie. Gdy widzimy Boga jako sędziego, to zauważamy, że natychmiast pojawiają się wykroczenia i grzechy, zaczynamy dostrzegać to w naszym życiu i sami sobie jakby nadajemy karę piekła. I mówimy, o, no to te rzeczy wszystkie, no to ja do piekła pójdę. Ale prawda jest taka, że lepiej jest zdawać sobie sprawę z tego, że nie czekamy na koniec naszego życia, aby otrzymać jakąś nagrodę albo karę, ale już teraz przychodzimy do Jezusa Chrystusa, aby On nas odkupił. Teraz się właśnie oczyszczamy, bo Bóg zapowiada swój sąd dla ciebie. Nie na teraz, teraz zapowiada ci zbawienie. Teraz zapowiada ci ratunek. Teraz zapowiada ci i mi oczywiście przebaczenie grzechów. Nie przyszedłem bowiem, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić, jest powiedziane wyraźnie. Sądzenie Boże teraz, kiedy jesteśmy na ziemi, polega na zbawieniu, przywracaniu porządku rzeczom i wydarzeniom. Teraz, tutaj na ziemi. Sądzenie Boże jest dla nas dochodzeniem do wybawienia, do ratunku ze strony naszego Boga. Jest powiedziane, kto nie słucha i pogardza. To jest wyraźnie powiedziane, to są dwie antypostawy. Pierwsza z nich to brak wypełniania usłyszanego słowa. Jeśli słyszysz słowo i nie wykonujesz go. I druga taka antypostawa, jaką może reprezentować człowiek, to pogarda względem Syna. I tak jak wspomniałem, może nam się wydawać, nie, my takimi nie jesteśmy ludźmi, ale istnieje taka możliwość, że posłyszymy słowo Pana, ale nie zachowamy go. Nie zachowamy. Słyszymy, a Słowo Boże mówi, ty nie słuchaj, tylko słuchaj, tylko wykonuj. Skąd pogarda? Każdy z nas albo słucha Słowa Bożego, albo słucha podszeptów złego ducha. Albo słucha Słowa Bożego, albo podszeptów demonów. Skoro brakuje Bożego przekazu, to nie myślmy. Jeśli nie słuchamy Słowa Bożego, nie ma Bożego przekazu, to nie myślmy. Nie myślmy, że szatan nie będzie popychał nas do pogardy względem Pana Jezusa i Jego Słowa.
Nie łudźmy się, to jest niemożliwe. Abyśmy nie słuchając Słowa Bożego, nie zachowując tego Słowa w swoim sercu, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez szatana. Na pewno zostaniemy zaatakowani. I on będzie wzbudzał w nas nie tylko pogardę do Słowa Bożego, ale pogardę też do samego Syna Bożego. I ludzie w najprzeróżniejszy sposób są w ten sposób zwodzeni. Pogarda to skutek braków i zaniedbań w naszym życiu. Jeśli zaniedbujesz słuchanie Słowa Bożego, jeśli zaniedbujesz zachowywanie Słowa w sobie, zobaczmy, w Słowie Bożym jest powiedziane, ci, którzy mieli później wielkie znaczenie przed ludźmi i przed Bogiem, to byli ludzie, którzy składali w swoim sercu słowa Chrystusowe. Maria była jedną z nich. Składała w swoim sercu słowa. I wielu takich było, którzy składali w swoim sercu Słowo Boże. Mamy składać Słowo Boże w naszych sercach. Inaczej na pewno zostaniemy zaatakowani przez diabła. Bo jedynym przeciwstawieniem się tego, co mówi diabeł, jest Słowo Boże. Kiedy Jezus Chrystus był kuszony przez diabła, to nie powiedział, ty diabeł, wynocha. W żaden sposób nie zwracał się do Niego bezpośrednio. Tylko poprzez Słowo Boże. Dlatego nauczmy się walczyć o swoje poprzez Słowo Boże. I tak słowo, które wypowiedział Jezus Chrystus, będzie nas sądzić w dniu ostatecznym. Co zrobiliśmy ze słowem? Moc Bożego Słowa w naszym życiu może być albo niedoceniana, albo ignorowana, albo postawiona gdzieś w kącie. To jest tak jak z tą Biblią, która postawiona na półce stoi sobie. Stoi, po prostu stoi. I pewien biedny człowiek, który miał trudności finansowe, zaprosił do siebie pewnego człowieka ze zboru. On przyszedł do niego, no bracie, jak ci się powodzi? No tak, nie bardzo. A Biblię czytasz? I wziął z jego półki Biblię. No czytam, bracie, czytam, bardzo uważnie czytam. No i przejrzał tą Biblię, przejrzał. Odstawił na półkę, poszedł. Za tydzień czasu przychodzi, no jak bracie? No i bieda. A czytasz Biblię? I znowu biorą tą Biblię z półki. A czytam, bracie, czytam bardzo, bardzo uważnie. On otworzył tą Biblię. Mówi, zobacz, jaki pieniądz tutaj duży włożyłem. Jakbyś czytał, to byś go znalazł. To była pomoc dla ciebie. Ale jak pomocy nie potrzebujesz, to zabrał ten pieniądz i postawił Biblię na półce. Inaczej mówiąc, jeśli czytasz Biblię i Słowo Boże zachowujesz, to na pewno korzyść dla twojego i mojego życia przyjdzie. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to uzdrowienie jest u Boga. Jeśli potrzebujesz zbawienia, to też ono jest u Boga. Tak? Moc w słabości doskonali się. Ale na pewno nie doskonali się w lenistwie i głupocie. Boża moc doskonali się w naszym życiu. I doznajemy Bożego wzmocnienia, Bożego odkupienia, Bożego wybawienia. Ale jeśli jesteśmy leniwi, jesteśmy gnuśni i głupi, to moc Boża nie będzie w nas działać. Głuchy traci również zdolność mówienia. A bez Słowa Bożego będziemy stawali się ślepi. I to jeszcze szybciej niż nam się to wydaje. Bez Słowa Bożego będziemy ślepi. Dlatego Bóg posyłał prorocze Słowo i Słowo Boże mówi, że zanim cokolwiek Bóg uczyni, to najpierw objawi to przez sług swoich proroków. Widzimy? Najpierw Bóg mówi, żebyśmy byli uprzedzeni.
Jeśli przyjdzie doświadczenie, Bóg cię ostrzeże. Jeśli przyjdzie troska i problem, Bóg ci pokaże. Pokaże ci wyjście. Tylko musisz go słuchać. Ślepnięcie duchowe, które jest możliwe w naszym życiu, nie jest całkowite. Jesteśmy przez szatana manipulowani, jesteśmy przez niego wyprowadzani w pole i oszukiwani na każdym kroku. Będzie bardzo konsekwentny w działaniu w twoim, moim życiu. Żebyś tylko został ślepy. Żebyś nie zobaczył tego, co Bóg do ciebie mówi. Nie umiłowali miłości prawdy, jak apostoł Paweł mówi. I co się stało? Dlatego zesłał Bóg na nich ostry obłęd, tak, że uwierzyli kłamstwo. Bądź ostrożny. Bądźmy ostrożni. Bo Bóg nie chce nas doprowadzić do zginienia, ale żebyśmy mieli z Nim bliską społeczność. Żebyśmy z Nim rozmawiali, żebyśmy nabierali Jego cech w naszym życiu. Pomyślmy o jedności Ojca i Syna. Słuchać Syna czy Ojca to jedno i to samo. To Ojciec objawia nam przykazanie, które jest życiem wiecznym. A czyni to przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Zdajmy sobie sprawę z tego, że bez Boga naprawdę, jak to my mówimy, bez Boga ani do proga. I to jest słuszne, taka jest prawda. Bóg ma dla ciebie ratunek. Bóg ma dla ciebie pomoc. Ma pomoc i ratunek dla twojego ciała, ale najważniejsze, że ma pomoc i ratunek dla twojej duszy, dla twojego ducha. I chce ciebie ratować. I mnie. Dlatego przybliżajmy się do naszego Pana, bo naprawdę bez Niego nic uczynić nie możemy. Mamy bliskość naszego Pana. Możemy z Nim rozmawiać. Możemy Go słyszeć. Jak będziemy się do Niego przybliżać, to On się przybliży do nas. Chcesz słyszeć Jego głos? Żaden problem. Zacznij słuchać Słowa Bożego. Zacznij na co dzień mieć kontakt z Bogiem. I tak jak ustaliliśmy, codziennie przez pół godziny się modlimy. O przebudzenie w Kościele. O przebudzenie dla serc, które są jeszcze niezbawione. Zacznij się modlić. Pamiętaj o tych pół godziny. A zobaczysz, co się będzie działo. A zobaczysz, jak zaczniesz wspaniale słyszeć głos Boży. To jest tajemnica słyszenia głosu Bożego. Że przychodzisz najpierw do Niego i Ty mówisz. Tak jak ja zacząłem słyszeć głos Boży, a zaczęło się wszystko od tego, że się modliłem
na kolanach stałem. To już ciemno było, noc była. Stałem na kolanach, modliłem się, tak mówiłem do Boga, naprawdę wylewałem całe swoje serce, mówiłem Bogu o wszystkich sprawach i z moich, i rodziny mojej, i zboru całego, i wołałem, aż posłyszałem głos. Zamilknij. Zerwałem się na równe nogi. Zapaliłem światło, nikogo nie było w pokoju. Znowu stanąłem na kolana, zgasiłem światło, znowu zacząłem tak się gorąco, mówię, Panie, czy to Ty, tak jak Ty tam do proroka kiedyś przemawiałeś, i czy to coś takiego, zamknij się. Trzy razy tak było, aż wreszcie się zamknąłem. I wtedy zaczął mówić Bóg. Chyba z półtorej godziny mówił, a ja słuchałem. Ty musisz najpierw mówić do Boga, a wtedy On ci powie, co On chce ci powiedzieć. Chcesz słyszeć głos Boży? Żaden problem. Masz Ducha Świętego w sobie. Jesteś napełniony Duchem Świętym. Nie ma problemu, żeby słyszeć Boży głos. Ale jeśli chcemy być leniwi w szukaniu Boga, to Bóg leniwych nie wysłuchuje. Musimy to wiedzieć. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi, aby nasza jedność z naszym Panem i nasza obecność przy Jego tronie była realna w naszym życiu. Niech Cię Bóg tym błogosławi. Naprawdę tego życzę każdemu z nas. Zbawienia potrzebujesz? Też jest to możliwe. Wyznawaj Twoje grzechy przed obliczem Pana. Przyjmij Jezusa Chrystusa do swojego serca. Będziesz chciała, żeby się z Tobą pomodlić. Po nabożeństwie przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Przyjmiesz Jezusa do serca, będziesz Mu służyć. Oddawajmy naszemu Bogu hołd, cześć i uwielbienie. Amen.